Przez 7 lat byłam babką od śmieci. W momencie, kiedy na naszych osiedlach zaczęły się pojawiać dodatkowe pojemniki do segregacji, ja już prowadziłam wtedy bloga na nowośmieci.pl. Prowadziłam media społecznościowe, na których edukowałam, w jaki sposób należy postępować z odpadami, i prowadziłam warsztaty, prelekcje, wykłady dla osób prywatnych i członków instytucji. I właśnie wtedy najwięcej zaczęłam słyszeć pytań, w jaki sposób mamy zmieścić 5 koszy do segregacji w bardzo małych mieszkaniach. Wróć. W bardzo małych kuchniach. W bardzo małych przestrzeniach pod zlewem. Dlatego w pewnym momencie nagrałam ten webinar, który za chwilkę zobaczysz. Ma on już swoje lata, ale nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu jest aktualny. Jeżeli interesuje Cię temat odpadów, less waste, zero waste, niemarnowania żywności, zasobów, to bardzo serdecznie zapraszam Cię do bloga na nowośmieci.pl. Znajdziesz tam bardzo dużo artykułów na ten temat. A rozumiem, że temat Cię w jakiś sposób interesuje, skoro klikasz w ten materiał. Zapraszam Cię też do mojej książki. O niej usłyszysz w trakcie tego nagrania. To jest Nieśmieci. Książka, która powstawała ponad 2 lata. Bo przez ponad 2 lata jeździłam po całej Polsce i przyglądałam się temu, co się dzieje z naszymi odpadami. Zebrałam też najczęstsze pytania moich czytelników, obserwatorów, uczestników, uczestniczek, warsztatów i odpowiedziałam na nie w tej właśnie publikacji. Książkę wydałam w 2019 roku po raz pierwszy i 2 nakłady rozeszły się błyskawicznie. To mi pokazało, jaka ogromna jest potrzeba wiedzy na ten temat. W tym roku postanowiłam zaktualizować treść książki i wydać ją jeszcze raz, zaktualizowaną, z nową okładką i dla trochę szerszego grona czytelników. Tę książkę znajdziesz na mojej stronie, ale również w księgarniach internetowych. Zachęcam Cię do lektury, bo większość pytań, które sobie zadajesz na co dzień na temat ekologicznego stylu życia, ma swoje odpowiedzi tutaj. W opisie zostawię link do tej książki, do miejsc, w których możesz ją znaleźć. A teraz przyjemnej lektury, przyjemnego oglądania webinaru. Przyjemnego czerpania wiedzy. No dobrze, dzień dobry moi drodzy. Jak tam się czujecie w tych dziwnych czasach? Ja Wam powiem szczerze, że wczoraj, jak podpisywałam umowę i miałam zaznaczyć miejsce i datę, no to o ile z miejscem nie miałam żadnego problemu absolutnie, bo przecież 3 miesiące na tyłku w tym samym miejscu przesiedziane, o tyle z datą nawet nie chodziło wyłącznie o dzień, nawet nie chodziło już o miesiąc, ale ja się zastanawiałam, cholera, czy my wciąż mamy ten sam 2020 rok. Także może być i tak, słuchajcie. Ja się nazywam Julia Wizowska. Bardzo serdecznie Was witam na dzisiejszym webinarze. Cieszę się, że wybraliście tę formę aktywności, a nie korzystanie ze słońca. To, że był żart. Zajmuję się tym, że nie wiem, może ktoś jest pierwszy raz na tym webinarze moim. Od 2015 roku prowadzę Na Nowo Śmieci. Zajmuję się edukacją ekologiczną z głównym naciskiem na grzebanie w koszu. Opowiadam o tym, jak segregować, dlaczego segregować, co segregować, po co segregować, ale nie tylko. Opowiadam też, jak ograniczać odpady, jak przerabiać odpady. Od 2017 roku prowadzimy razem z dziewczynami, ze znajomymi pracownię ekologiczną w Warszawie na 4x3.
gdzie robię też warsztaty, prelekcje i jakieś spotkania na żywo. W międzyczasie jeżdżę po całej Polsce, odwiedzam różne zakłady, zaglądam do koszy, przyglądam się temu, co dalej dzieje się z naszymi odpadami, które wyrzucamy, w jaki sposób są przetwarzane, czy są. Jeśli tak, to jak, dlaczego tak. Rozwiewam różne mity przy okazji, bo ta działka też obrosła różnymi, wieloma różnymi mitami. No i te wyjazdy poskutkowały napisaniem książki Nie śmieci. No i a spotkania na żywo, słuchajcie, to są tak, też taki przyczynek do porozmawiania, do dowiedzenia się również od Was, w jaki sposób Wy segregujecie, co Wam sprawia największe kłopoty i w jaki sposób sobie radzicie. I bardzo często też korzystam z Waszego doświadczenia, nie tylko przekazuję swoje, ale również korzystam z tego, co dajecie Wy na tych spotkaniach i na spotkaniach stacjonarnych i też na różnych aktywnościach online. I jeżeli chodzi o już odpady, to ja pamiętam taką sytuację, kiedy któregoś razu zapytałam na Facebooku, bodajże to było, w jaki sposób segregujecie i czekajcie, ktoś tu się jeszcze mówi. W jaki sposób segregujecie, jeżeli segregujecie, a jeżeli nie segregujecie, no to dlaczego nie? A jeżeli tak, no to żebyście się podzielili swoim doświadczeniem. I odpowiedzi było bardzo dużo na to pytanie, natomiast pamiętam, że jedna odpowiedź totalnie mi się wryła w głowę i do tej pory to pamiętam. Zresztą nawet jak ktoś czytał książkę, to na pewno będzie kojarzył, bo ja ją nawet opisałam, bo zrobiła niesamowite wrażenie. Mianowicie chodziło o to, że dziewczyna bardzo młoda, studentka, opisała swoją historię, że ona mieszka w akademiku, zajmuje pokój z kuchnią. Całość miała 12 metrów kwadratowych i na swoje urodziny zażyczyła sobie, żeby jej znajomi jakoś tam się zrzucili i kupili jej konkretny kosz na śmieci, który właśnie był w jakiś sposób zrobiony, żeby można było segregować różne frakcje, ale przy tym, jako że ma 12 metrów do dyspozycji i wszystko się zamykało w jednym pokoju, to żeby on się dobrze też wpisywał w całe to otoczenie, żeby nie rzucał się w oczy, że to jest kosz na śmieci, tylko żeby rzeczywiście był estetyczny przy okazji. No i spełnia swoją tą funkcję, żeby segregować można było odpady. I ona faktycznie dostała, jak sobie zażyczyła, tak znajomi się tam podrzucali, ona faktycznie dostała ten kosz. I ja, słuchajcie, jak to przeczytałam, to myślę sobie, kurde, 12 metrów, to w ogóle total. I ona faktycznie przecież segregowała później do tego kosza na tych 12 metrach kwadratowych. I ja wtedy, jak przeczytałam tą historię, uświadomiłam sobie, że przecież zupełnie nie chodzi o to, albo przynajmniej, znaczy nie przede wszystkim o to, żeby mieć ileś metrów kwadratowych do dyspozycji, żeby móc segregować, bo ja na przykład też znam takie historie, kiedy ludzie mają 250-metrowe domy, gdzie mieszkają w dwie, trzy, no góra cztery osoby, rodzina i nie segregują, bo uważają, że nie mają na to przestrzeni, nie mają na to miejsca. Takie też historie są. I ta sytuacja z tymi 12 metrami pokazała mi, że gdzieś tam mamy z tyłu głowy pewne schematy, które, no jednym z takich największych schematów jest to, że możemy nie znać człowieka, przyjść do kogoś po raz pierwszy do domu i nie, możemy nie znać nazwiska w ogóle człowieka, tak? Pierwszy raz na oczy widzimy. Ale będziemy doskonale wiedzieli, gdzie znajduje się jego kosz na śmieci, bo najprawdopodobniej znajduje się w kuchni pod zlewem. Schemat, czy też mit numer jeden, kosze nie muszą być pod zlewem. Pierwsze, co możemy właśnie wyciągnąć spod tego zlewu i ustawić, nawet nie wyciągając gdzieś dalej niż kuchnia, postawić po prostu na blacie albo na parapecie, to są pudełka z odpadkami bio. I
To mogą być takie designerskie pudełka, jakie widzicie na zdjęciach, które też możecie zobaczyć gdzieś w internecie. One często są promowane, sprzedawane jako kompostowniki, co oczywiście nie jest do końca tak. One same z siebie nie kompostują. Tam musi zajść dodatkowy proces albo przy użyciu mikroorganizmów, albo przy użyciu dżownic, ale to też nie będzie wyglądał w taki sposób ten pojemnik. To jest po prostu pojemnik, który bardzo często, te dwa pojemniki, które widzicie na górze, zwykłe pojemniki plastikowe, które bardzo często mają po prostu filtr węglowy na wierzchu, tam gdzie jest pokrywka. No i właściwie to jest tyle. Tyle, że przechowujecie przez jakiś czas na wierzchu i to wygląda jako tako estetycznie, co oczywiście można zastąpić też dowolnymi innymi pojemnikami. To mogą być nawet pojemniki po ogórkach czy po twarogach na sernik, ale oczywiście rozumiem, że jak się ma jakąś potrzebę piękna, no to się szuka bardziej estetycznych pojemników. I tutaj takim moim na przykład patentem, który też się sprawdził w paru domach, nie wiem, czy kojarzycie, bardzo dawno temu było bardzo popularne naczynie w domach, które się wyciągało na imieniny, urodziny, święta czy inne uroczystości. To była waza na zupę. Ona była bardzo często jakaś ozdobna, jakaś, wiecie, podłużna, z różnymi ornamentami czy jakimiś wzorami, kolorami. Ceramiczne naczynie z pokrywką. I to ceramiczne naczynie z pokrywką w paru domach się sprawdziło jako takie właśnie naczynie do przechowywania odpadków bio, gdzieś na wierzchu, właśnie po to, żeby trochę odczarować te śmieci i żeby, wiecie, żeby było estetyczne to też, nie? Zachęcam, jak nie macie czegoś takiego, nie macie takiego ładnego naczynia, też ja jestem z tej opcji, która zachęca raczej do wykorzystania tego, co się ma, czy coś, co już jest wyprodukowane, coś, co dostaje dzięki Wam drugie życie. To można oczywiście sprawdzać na różnych śmieciarkowych grupach, czy zachęcam do nurkowania na wystawki. Często można znaleźć takie bardzo fajne, designerskie, ceramiczne naczynia, które można wykorzystać jako pojemnik na odpadki bio. A u mnie tymczasem, słuchajcie, drugi schemat do rozbrojenia. Kosze nie muszą być w kuchni. To jest też taki schemat, który gdzieś tam siedzi głęboko w głowie i jak nawet mówię o tym, że jak zmieścić kosze, to zwykle jest taka odpowiedź, że ja nie mam jak zmieścić tych koszy, bo mam bardzo małą kuchnię. To jest ten słynny patent. Słuchajcie, rozmawiałam z Magdą Motrenko, która prowadzi stronę Wnętrza Zewnętrza. To jest taka strona poświęcona właśnie urządzaniu mieszkania. I z Magdą rozmawiałam właśnie o tym, w jaki sposób ona urządza tą swoją przestrzeń wokół koszy na śmieci, no bo jest generalnie ekspertką od urządzania mieszkania. I ona mi wtedy opowiedziała o swoim własnym, prywatnym patencie, który stosuje w swoim własnym, prywatnym mieszkaniu. Nawet podesłała to zdjęcie, żeby mogła pokazać. To jest biurko, a na biurku stoją kosze na papier. Ozdobne kosze na papier, bo jak powiedziała sama Magda, skoro i tak do kosza na papier wrzucamy czysty papier, bo oczywiście musi być nie zatłuszczony, nie mokry, nie śmierdzący, nie zapleśniały, wiecie, czysty, suchy papier, no to skoro ten papier jest suchy i czysty, no to dlaczego nie może stać w ozdobnym koszu gdzieś właśnie na biurku, które jest najczęściej takim miejscem powstawania największej ilości tych właśnie papierowych odpadków, bo jako że Magda jeszcze pracuje z domu i prowadzi biuro też z domu, no to jakieś tam dokumenty, ścinki papierowe czy etykiety do drukowania, wysyłek i tak dalej, no to właśnie trafiają do tych koszy. Innym takim pomysłem jest ustawienie podobnych koszy, ozdobnych koszy, znaczy nawet to nie muszą być koszy, tylko mogą być jakieś ozdobne pojemniki, na przykład w pokoju dziecka. Jeżeli dziecko chodzi do szkoły, korzysta też, jest największym producentem odpadków papierowych albo
porównywalnych ilości odpadków papierowych, co sklepy, które pakują do papierowych opakowań, no to może być takim pomysłem, żeby ustawić taki koszyk czy jakiś pojemnik, również wyciągnąć go z tego niebytu, spod zlewu i ustawić gdzieś na zewnątrz, żeby był z jednej strony ozdobny, a z drugiej strony spełniał jednak tą swoją funkcję gromadzenia odpadków. I tak jak Magda na przykład powiadała, no to ona brała po prostu ten koszyk za chebety, bo to jest bardzo lekki, bambusowy koszyk, taki, wiecie, w IKEA chyba się sprzedaje taki koszyk. I brała ten koszyk, po prostu szła, i żeby wyrzucić ze środka ten papier, więc nawet żadnego worka nie potrzeba do środka. Wystarczy sam koszyk. Momento. O, dobra. A tu słuchajcie, to jest mój z kolei patent, moja własna prywatna torba na mojej własnej prywatnej podłodze z słoikami, które no właściwie już nie są moje własne prywatne, bo wróciły do obiegu. To jest patent, który ja osobiście stosuję. Pokażę Wam dalej jeszcze, jak wygląda moja przestrzeń w kuchni, bo większość koszy trzymam w kuchni, natomiast część właśnie są wyciągnięte spod zlewu, w ogóle wyciągnięte z kuchni. I jednym z takich pojemników jest właśnie torba. Zwykła torba na zakupy. Ona jest sztywna, może nie wygląda na tym zdjęciu, żeby jakby była, jakby miała być sztywna, natomiast ona rzeczywiście sztywno się trzyma, jak ją się postawić za uchy, to ona sobie stoi. I ta torba, słuchajcie, stoi w przedpokoju. Mamy w przedpokoju szafę wnękową i w tej szafie na samym dole, obok butów, stoi właśnie ta torba i ona jest wyłącznie na szkło opakowaniowe. Przechodzimy do mitu numer 3. Zamiast jednego dużego kosza, kilka małych. I tu jest też taka uwaga na samym początku, jak był jeden kosz, był jeden kosz na śmieci po prostu i nie było jeszcze segregacji, to ja pamiętam, że te kosze były naprawdę bardzo duże. Znaczy wśród osób, które znam, w mieszkaniach, w których sama mieszkałam i w moich jakichś rodzinnych miejscach, te kosze były takie 35-40 litrowe, w sensie to był po prostu jeden wielki kosz, taki porządny kosz, do którego się wszystko wrzucało. I jak mówię na przykład o tym, żeby zamiast tego jednego wielkiego kosza, który często zajmuje też sporo miejsca, ustawić na przykład w tym samym miejscu mniejsze, może nie dokładnie przyłożenie, jak mamy 35-litrowy jeden kosz, no to wstawimy 5-7-litrowych, no bo tak się nie da, powierzchnia po prostu nie rozszerzy się na podłodze. Natomiast możemy w to miejsce wstawić dwa kosze i już mamy dwie różne frakcje, które możemy segregować. To wtedy bardzo często słyszę, że no dobrze, ale ja nie mam czasu, żeby tak często wynosić śmieci. Bo nie wiem dlaczego, ale włącza się takie skojarzenie, że jak mamy więcej koszy, to jednocześnie powstaje nam więcej śmieci, które trzeba wyrzucać częściej, nie? A przecież niezależnie od tego, czy korzystamy z jednego kosza 35-litrowego, czy korzystamy z 5-7-litrowych, to zawsze cały czas mamy tyle samo odpadów, znaczy może być więcej, ale akurat od ilości tych koszy to zupełnie nie zależy. Odpadów mamy tyle samo, tylko nam się po prostu rozkładają na różne kosze. Możemy te kosze wyrzucać po prostu rzadziej. I zaraz Wam pokażę, jak wygląda kwestia z koszami akurat u mnie w mieszkaniu. Zaraz zajrzycie do mojego własnego prywatnego kosza. To są, słuchajcie, moje kosze. To jest to, co się dzieje u mnie pod zlewem. Moja szuflada pod zlewem ma dokładnie 40, żeby nie skłamać, 44 bodajże, 44 na 44 centymetry. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, więc pod spodem stoją cztery pojemniki, przy czym to jest tak, ten co jest na samej górze to jest pojemnik na zmieszane,
Ten, co jest obok, to jest pojemnik na papier, ten, co jest na samym dole, to jest plastik i metal, a ten, co jest zamknięty, to jest kompostownik, w środku są dżownice, one przerabiają nasze odpadki na bio. I to są pojemniki 10-litrowe, akurat są dosyć fajne, niestety już nie są dostępne w sprzedaży, one zostały wycofane przez producenta. Ale one były o tyle fajnym rozwiązaniem, że jako, że są kwadratowe, to naprawdę nie marnowało się miejsce po bokach. Czyli jak mamy kosze okrągłe i postawimy obok siebie kosze okrągłe, no to w środku mamy dziurę, po bokach mamy mnóstwo przestrzeni niezagospodarowanej i się marnuje. Natomiast te właśnie kwadratowe, one były o tyle spoko, że rzeczywiście nic się nie marnowało. Dziękuję za obejrzenie webinaru. Mam nadzieję, że coś Ci się rozjaśniło i znajdziesz inspirację do tego, żeby rozmieścić 5 koszy, albo niekoniecznie 5, w swoim domu. Nawet jeżeli to jest bardzo malutkie mieszkanie. A po więcej wiedzy i inspiracji zapraszam oczywiście do Nieśmieci. Buziaki, pa, pa.